Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej rozpoczynającej sezon 2022-2023. Sezon PKO Ekstraklasie. Jest ze mną trener Leszek Kojrzyński. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Kapitan drużyny Jacek Kiełb. Dzień dobry, Jacek. Dzień dobry. Oraz nasz nowy nabytek Sasza Balicz. Dzień dobry, Sasza. Jako pierwszego o głos tutaj poprosimy trenera, więc zachęcam do pytań dla trenera właśnie. Dzień dobry, panie trenerze. Co czuje trener na kilkanaście godzin przed startem nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy? Przyjeżdża Legia. Lepiej chyba zacząć nie można. Lepiej zacząć nie można. Przed meczem nie można być takim pewnym, czy lepiej, jak to będzie wyglądało. Trzeba podejść z szacunkiem i z pokorą. I trafiło na Legię i trzeba ten mecz zagrać tak, żeby kibice byli zadowoleni, żebyśmy byli zadowoleni i po meczu zobaczymy. Jak to będzie wyglądało z naszej strony, zawsze te pierwsze mecze, czy rundy, czy sezonu są taką lekką niewiadomą, bo to i nowe rozdanie, nowe emocje, tym bardziej, że jak my jesteśmy Beniaminkiem, no to sam jestem ciekaw, jak zareagujemy. Na pewno wierzymy w końcowy sukces, bo przed każdym meczem naszym głównym celem jest zdobycie 3 punktów i o to przyjdzie nam walczyć i tyle. No, pełen optymizmu jestem i nie mogę się doczekać, no ale wiemy, że do soboty jeszcze trochę zostało godzin i musimy to jeszcze dobrze wykorzystać, bo mamy 2 jednostki treningowe i na tych 2 jednostkach jeszcze możemy dużo zdziałać. Dzisiaj kolejną odprawę na temat Legii. Od razu jeden z topowych klubów. Ostatni sezon może był nieudany, ale dla mnie to jest pewniak do walki o koronę mistrza Polski, bo zawsze Legia przed sezonem jest w takiej roli stawiana, a teraz gdzieś tam po tym nieudanym sezonie poprawiono pewne rzeczy, może budżet jest trochę mniejszy, ale to nie zawsze się przekłada na wyniki. Na pewno trudne zadanie przed nami, ale tutaj nieraz korona wygrywała z Legią, nawet pewnie i na Legii też ta sztuka się gdzieś tam udawała. Jak będziemy kolektywem, będziemy zdyscyplinowani, będziemy pracować, to możemy ten mecz rozegrać tak, żebyśmy byli zadowoleni, ale na pewno, tak jak wspomniałem, ciężkie zadanie przed nami, bo w Ekstraklasie łatwych spotkań nie ma. Sporo znaków zapytania. Korona będzie musiała się pokazać znowu w Ekstraklasie. Nikt nie wie, jak będzie wyglądała w elicie. Ale Legia, Kosty Runiejcia, to też jest niewiadoma, więc ten mecz powie nam pewnie dużo, ale nie wszystko. No my już wiemy, jak będziemy wyglądać. Wczoraj była prezentacja nowych koszulek, to już wiemy. Jak wyjdziemy, a potem już wszystko musimy zrobić na płycie, żeby ten mecz rozegrać jak najlepiej. Zawsze jest wielka niewiadoma, tym bardziej jak jest nowy trener, nowe rozdanie, tak jak jest w Legii. U nas, no ja już mam okazję pół roku pracować, ale też doszli nowi ludzie, tak jak Saszka i tutaj powoli ich wkomponujemy. Trzeba jeszcze poczekać, jeśli chodzi o nasz skład, bo to się też może u nas zmienić. Już mamy gdzieś tam w głowie zarys, ale tak jak wspomniałem, jeszcze 2 jednostki treningowe są przed nami i tutaj musimy wszystko ułożyć najlepiej, jak będziemy mogli. A druga sprawa, zawsze sobie mówimy, że początek jest ważny, ale ten koniec jest najważniejszy i ci, co będą kończyć to spotkanie, będą najważniejsi, bo ten ostatni gwizdek nam dopiero pokaże, co zrobiliśmy na boisku i tu musimy stanowić kolektyw, tu musimy wszyscy wierzyć w końcowy sukces i to musi być widoczne na boisku, najlepiej od pierwszej minuty i wtedy te szanse na zwycięstwo się zwiększają. Jak wygląda sytuacja kadrowa, bo wiemy, że w tym ostatnim sparingowym dwumeczu z Wisłą Płock nie zagrało 3 zawodników, czy oni już trenują normalnie z zespołem? Mamy różne problemy, nie chciałbym tu mówić i pewnych rzeczy zdradzać i wszyscy są na chodzie i zobaczymy, będziemy podejmować decyzję tak naprawdę po jutrzejszym treningu, jak to ułożymy, bo tak jak wspomniałem, no dla mnie jest też ważna strategia na to spotkanie i początek jest, tak jak wspomniałem, ważny, ale też i zmiennicy i to, co się będzie działo w drugiej połowie, no pewne warianty gdzieś sobie układasz jako trener i czasami gdzieś myślisz i o zmianach personalnych, o zmianie ustawienia, jak to będzie wyglądało, a zawsze jakaś lekcja poglądowa jest, bo sparingi Legii mamy przeanalizowane, ale to są tylko sparingi, bo zawsze niejednokrotnie bywało tak, że w sparingach drużyna się prezentowała
albo słabo, albo bardzo dobrze, a w lidze wyglądało to odwrotnie, no ale to jest sama marka w sobie, Legia to zawsze jest Legia i tutaj zobaczymy kilku reprezentantów Polski, czy dawnych reprezentantów i to jest zawsze marka, czy Josue, który jest najlepszym zawodnikiem dla mnie, indywidualnością tej ligi, jak jest przygotowany, a jest przygotowany i tak jak wspomniałem, no musimy tutaj znaleźć sposób na to, żeby pewne rzeczy zneutralizować, a w te słabe punkty uderzyć, a każda drużyna ma te słabe punkty. No właśnie, panie trenerze, ja a propos Legii, co wiecie o tej Legii po tych meczach sparingowych? Czy rozszyfrowana ta Legia, czy może zaskoczyć czymś? Każdy zespół może czymś zaskoczyć, bo to mają okres ten przygotowawczy bezpośredni przed danym spotkaniem i tyle, no tu nie chcę zdradzać, tak jak powiedziałem, to są indywidualności, jeszcze Wszołek doszedł, Baku doszedł, to są zawodnicy nietuzinkowi jak na naszą ligę i to są indywidualności, a jeszcze jest nowy trener, który to zebrał wszystko i myślę, że to już też jest drużyna, bo różnie czasami bywało w Legii, a teraz jest naprawdę pełen optymizm u warszawiaków, ale to my musimy się zainteresować bardziej nami i tak jak wspomniałem, no tutaj jako trener Korony dwa razy Legia gościła i dwa razy nasze drużyny wygrywały i to było raz 1-0, raz 3-2 i oby tak samo było za tym razem. Panie trenerze, pan ma patent na Legię, bo kiedy pan był gospodarzem meczów z Legią, jeszcze nie przegrał, a ogólny bilans spotkań też ma korzystniejszy, 15 meczów, 7 zwycięstw, 1 remis, 7 porażek. Legia to powinna się obawiać? To jest remis, 7-1-7. 7, ale remis korzystniejszy niż porażka. Tak możemy to rozpatrywać? Czy Legia powinna się obawiać Leszka Ojrzyńskiego? Nie wiem, chyba w tych statystykach są dwa mecze pucharowe, gdzie moja drużyna grała drugim składem, a Legia pierwszym. To ja bym tego nie brał pod uwagę. To jest korzystniejszy. Nie, każdy mecz jest inny i no, tak jakbyśmy sięgnęli w statystyki, no to wiadomo, lepszego przeciwnika dla mnie nie ma jak Legię gościć na swoim stadionie, bo to jest chyba 5 zwycięstw i 1 remis. Ale tak jak wspomniałem, można wygrać z każdym, można też przegrać z każdym i trzeba do tego spokojnie podejść, ale tak jak wspomniałem też z odwagą i z chęcią zwycięstwa za wszelką cenę. Panie trenerze, to teraz pytanie o to, jak Korona będzie odnajdywała się w Ekstraklasie, bo na zapleczu w większości spotkań była faworytem, a teraz te role się odwracają. To chyba będzie działało mimo wszystko na korzyść, bo znowu trzeba będzie udowadniać Polsce, że Korona wcale tak łatwo z tej ligi nie spadnie. No właśnie, jesteśmy kandydatem pewnym do spadku, jak to gdzieś tam jakieś firmy bukmacherskie przewidują. Wczoraj od kibiców na prezentacji dowiedziałem się nawet wynik konkretny, jaki będzie. To oczekują zwycięstwa i to wysokiego nawet, bo jeden z kibiców powiedział, że 3-0 i zamykamy ten dzień. No na pewno, każdy wierzy w zwycięstwo, a co będzie, to jest boisko i trzeba się przekonać. Dobrze, że wszyscy kibice, ci, którzy mogą wejść, będą myślę nas wspierać i pomagać, bo tak było w tym meczu barażowym, gdzie nam nie szło momentami, bo przegrywaliśmy i nie było słychać gwizdów, tylko wręcz przeciwnie, jeszcze zachęcanie i końcowy efekt znamy. Tu dżentelmen obok mnie wszedł i pozamiatał. I mam nadzieję, że teraz tym bardziej, no kibice też zrozumieją, że tych momentów słabych też możemy trochę mieć, bo jesteśmy Beniaminkiem i fajnie by było gdzieś dominować i mieć same fantastyczne akcje, no ale też trzeba będzie przecierpieć przez minuty, może nie pojedyncze, a może i kilkadziesiąt minut i tutaj też rola kibiców jest ważna i fajnie, żeby to wszystko się zazębiało i żebyśmy stanowili zgrany team, tak jak się mówi, no 12 zawodnik i liczymy na to, że razem możemy coś ugrać, bo gdzieś te momenty słabsze będą, to nie ma się co oszukiwać i musimy przez nie przebrnąć, a umiejętnie gdzieś tam przeciwników punktować, ale to na razie tylko Legia nas interesuje i to jest dla nas najważniejszy mecz. Czy są jeszcze jakieś pytania do trenera, czy przechodzimy dalej? Przechodzimy dalej, to teraz kapitan Jacek Kiełb. Zapraszam do zadawania pytań. Jacek, to takie pytanie jak do trenera. Co czujesz dwa dni przed meczem? Znowu komplet, zakończyliście fantastycznie poprzedni sezon. Jak chcecie rozpocząć to nowe rozdanie w Ekstraklasie? Witam jeszcze raz. No jak chcemy rozpocząć? Jak najlepiej, wiadomo. To jest coś
do czego dążyliśmy, tak, żeby był ten awans i teraz przed nami też trudne zadanie, bo będziemy w każdym meczu chcieli udowodnić to, że Korona zasługuje na to, żeby być w tej ekstraklasie, tak, także ciężkie mecze przed nami, wiadomo, fajnie zaczynamy z Legią Warszawa, każdy gdzieś się cieszy, dawno nie było czegoś takiego, żeby na parę dni przed meczem już ludzie się, tak jak dzisiaj, pytali już o bilety, czy jeszcze może jakieś zostały, no niestety już nie ma, wiadomo, kibice będą naszym 12 zawodnikiem, my jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, no bo każdy dąży do gry w ekstraklasie i teraz nic, nie pozostaje nic innego, jak skupić się i oddawać całe serducho na boisku. Jacek, cieszycie się pewnie, że pełny stadion będzie, bo to będzie tak zwana wartość dodana na pewno do tego meczu. No jasne, że tak. Zawsze przed każdym meczem, jak nie było tego kompletu, to zawsze każdy z chłopaków się pytał, ile będzie ludzi, to zapytajcie się ludzi, którzy pracują w Koronie, zawsze takie pytania od nas dostają, czy nawet tak samo na wyjazd. To jest coś, co nas bardzo mocno napędza, tym bardziej po tym ostatnim naszym meczu, który tutaj mieliśmy jeszcze w pierwszej lidze. Widać było, że kibice bardzo nas natchnęli w ciężkim momencie, a takie momenty też mogą przyjść w meczu z Legią i ludzie muszą sobie zdawać sprawę, że są taką bardzo dużą wartością dodatnią tego wszystkiego i my też bardzo na nich liczymy. Tak jak oni na nas, to my tak samo na nich. Co byś chciał powiedzieć? Momenty mamy Jacka. Co byś chciał powiedzieć, Jacek, kibicom przed meczem z Legią i przed sezonem w ogóle? Na pewno podziękować za ostatni okres, który mieliśmy. Już to robiłem nie raz, ale to będę robił cały czas. I tak samo, wiadomo, też uzbroić się w cierpliwość, bo różne momenty będą, ale ja wierzę, że ci kibice będą z nami i oczywiście, wiadomo, cały czas jakby taka frekwencja była, to byłoby dla nas coś takiego, no mega duży plus, nawet nie mam słowa na to. My do tego dążymy, żeby jak najwięcej ludzi gdzieś tutaj chodziło na te spotkania i właśnie to, co się tutaj będzie działo teraz, no to człowiek właśnie też gra dla tych ludzi i chce się pokazać z jak najlepszej strony i myślę, że to bardzo, bardzo pozytywnie wpłynie na nasz zespół. Jacek, zaczynacie od Legii, to jeden z kandydatów do mistrzostwa, a dla was to pewnie będzie taka idealna weryfikacja umiejętności i wielu już będzie mogło się zorientować, na co Koronę będzie stać w tym sezonie i pewnie ta sama nazwa Legia działa na was mobilizująco. No tak, dodatkowo gdzieś nigdy przed meczem z Legią nie trzeba było dodatkowo jakoś motywować siebie czy zawodników. Wiadomo, to już cała atmosfera, jaka się tutaj zbudowała dookoła tego wszystkiego, tylko żeby teraz gdzieś wytrzymać sobie na spokojnie ciśnienie, ale nie zgodzę się z tym, że teraz to będzie nasza weryfikacja, jeden mecz. Mamy cały sezon przed sobą, bardzo długi sezon. Mieliśmy naprawdę fajny okres przygotowawczy. Każdy z nas czuje się dobrze. No i teraz jak najlepiej właśnie pokazać to w każdym meczu. W każdym meczu trzeba będzie oddawać 100%, całe serducho, co nie będzie łatwe. Wiadomo, mamy naprawdę bardzo szeroką kadrę i na pewno każdy z chłopaków w danym momencie będzie potrzebny. Powiedziałeś, że każdy czuje się dobrze. Jacek Kiełp również? Wszystko okej? Bo ty tak. Nie grałeś w tym dwóch meczu z Wisłą. Tak, nie grałem, ale to tylko taki naprawdę bardzo drobny uraz. Tutaj wspólnie z trenerem podjęliśmy taką decyzję, że lepiej, żebym odpuścił sobie ten sparing. No to była taka praktycznie jedna jednostka, powiedzmy to treningowa, którą gdzieś tam odpuściłem. Tak na razie wszystko jest bardzo dobrze. Jacek, teraz jeszcze pytanie o to, co może być największym atutem Korony. Wspomniałeś o szerokiej kadrze i tak jak na nią popatrzymy z boku, to indywidualności są, ale nie tak duże jak w innych zespołach. I czy ten kolektyw tutaj się wytworzył w tej pierwszej lidze i podczas okresu przygotowawczego? No na pewno dużym plusem jest to, że nie było, nie wiem, przebudowy zespołu, tak? Tylko dołączyły do nas naprawdę bardzo fajne osobowości, które mam nadzieję tutaj pokażą na boisku, że też zasługują na grę w Koronie. Są to osoby, które gdzieś też tam czy mniej czy więcej grały w Ekstraklasie, takie osoby były potrzebne i ja jestem bardzo zadowolony z atmosfery, jaka panuje w drużynie.
No wiadomo, na rozliczenia przyjdzie czas. Na razie startujemy, skupiamy się na tym meczu z Legią. Ja bardzo mocno wierzę w tą drużynę, wierzę, że nie będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na tym, bo to jest takie trochę błędne podejście, że będziemy grać o utrzymanie, bo od samego początku będziemy grać. Musimy sobie stawiać cele, w środku między chłopakami sobie taki cel gdzieś postawiliśmy i będziemy zmierzać właśnie ku niemu. Lata mijają, Korona wraca do Ekstraklasy, a gdzieś z Polski idzie taki przekaz, że to jest jeden z kandydatów do spadku i chyba też wiecie, jak na to odpowiadać już nauczeni doświadczeniem. No, nauczeni doświadczeniem. My zawsze takie rzeczy, które gdzieś negatywnie gdzieś tam wpływają na mnie, na Koronę, na chłopaków, no to akurat to oddziałuje w nas w drugą stronę, że jeszcze jakąś tam dodatkową energię człowiek zawsze dostaje, no bo fajnie jest komuś zawsze coś udowadniać, do tego też trzeba dążyć, bo to jest jeden właśnie z takich moich osobistych celów, żeby cały czas komuś trzeba coś udowadniać, dlatego fajnie będzie wszystkich zaskoczyć jednak, że tak nie jest. Czy jeszcze jakieś pytania do Jacka? Nie ma, no to teraz Saszka. Sasza, co powiesz o Koronie po tym krótkim dosyć pobycie? Jakie są twoje wrażenia po tym czasie? Jesteś doświadczonym ligowcem, więc pewnie swoje przemyślenia masz na temat Korony. Witam serdecznie jeszcze raz. No, co mogę powiedzieć? Jak mówiłem, kiedy przyszedłem tutaj, Korona dla mnie to jest klub ekstraklasowy. I od pierwszego dnia, kiedy przyszedłem, dowiedziałem się właśnie, że mają rację, bo tutaj wszystkie warunki, które Korona ma, Na pewno to są warunki, które są ekstraklasowe. I sam zespół, kiedy przyszedłem, zobaczyłem, że naprawdę tu jest fajna ekipka. Miasto jak miasto jest fajnie, także moim zdaniem ekstraklasa jest miasto za Koronę. To jest dobre miejsce do życia. Tu wielu znanych sportowców, piłkarzy ręcznych się osiedliło na stałe, więc może i ty zostaniesz w Kielcach na zawsze z rodziną. A tak poważnie, Sasza, na co was stać? Można już teraz powiedzieć? No, powiem tak, że ci, którzy mówią, że Korona jest pewny zespół do spadku, myślę, że nie mają racji, bo już dość długo gram tę ligę, że wiem, że czasami te zespoły, które są już określone jak zespoły, które będą spadać, pokazują, że to nie jest prawda. Będziemy walczyć i na pewno nie będziemy się położyć przed meczem. Nawet ta Legia ma przyjść. No i co, Legia, faworyt do mistrza. Mamy swoje cele, chcemy wygrać ten mecz i jeśli oni tutaj chcą wygrać, to muszą dużo dać, bo na pewno się nie położymy i będziemy walczyć swoje. Sasza, jakie były kulisy twojego transferu do Korony? Bo wiemy, że miałeś lepsze pod względem finansowym oferta, jednak zdecydowałeś się wybrać Kielce. Osoba trenera, dyrektora sportowego zadziałała właśnie w ten sposób, że się nie wahałeś z podpisaniem kontraktu? No, powiem tak, że trochę emocje zadziałały na mnie, bo jak wcześniej mówiłem, dużo się już znam z naszym dyrektorem sportowym. Tak samo przekonało mnie to, że każde spotkanie, które to ci chłopaki wygrali w pierwszej ligi, to dostałem video call z szatni albo z domu i na mnie zadziałała ta atmosfera, która tu panuje, którą widziałem, jak oni to wszystko noszą. Później jeszcze doszło do tego ten ostatni mecz, który oglądałem, kiedy Korona awansowała do tego i nie wahałem się za dużo, bo jak mówiliście, te pieniądze nie są wszystko, tak czuję się u Polski dobrze, już trochę czasu tu spędziłem i tę ligę dość dobrze znam i nie chciałem już za kilku groszy więcej zmieniać i cele ligi, i Polski. Dlatego przyszedłem tutaj. Wiem, że będzie ciężko. Od razu wiedziałem, że to nie będzie łatwy sezon, ale jesteśmy po to tutaj, żeby powalczyć o swoje, żeby pokazać, że Korona jest zespół, który będzie stabilny w Ekstraklasie i to mnie przekonało, żeby przyjść tutaj jeszcze trochę pograć tu i zrobić coś dobrego z tym zespołem.
zgodzisz się z takim stwierdzeniem, że Korona Beniaminkiem będzie tylko z nazwy, bo jednak w składzie jest kilku doświadczonych ligowców. Tutaj na tej konferencji mamy dwóch zawodników, których liczymy już w setkach występów, a nie w dziesiątkach. No oczywiście, są tu zawodnicy, którzy dość długo grali te ekstraklasy, nawet na ten temat rozmawialiśmy w szatni, że jesteśmy beniaminkami, ale nasz skład jest dość szeroki i dość doświadczony, bo jak mówisz, to są zawodnicy, którzy już grali ponad 100 meczów ekstraklasy i dlatego uważam, że to, co mówią, że Korona nie ma składu, że będziemy walczyć o utrzymanie, to nie jest prawda. Oczywiście, że będzie ciężko, że będą mecze, gdzie będziemy się męczyć, ale każdy, który grał tu ligę, wie, że czasami to jest tak. Nawet mój ostatni sezon w Ekstraklasie z zespołem, który powinien walczyć o puchary, walczyliśmy do przedostatniej kolejki o utrzymanie, także nie chcemy tego powtórzyć. Od początku chcemy punktować, przychodzi Legia, ale nie ma to znaczenia, który zespół tu ma przyjść. Jeśli mamy komplet kibiców za sobą, to musimy pokazać największe ambicje i walczyć o zwycięstwo. I myślę, że na to nas stać na początku. Oczywiście, że jest początek ligi, każdy zespół jeszcze nie wie, na co go dokładnie stać. I my chcemy właśnie wykorzystać początek. Legia przychodzi, nowy trener, tak samo my gramy domu, mamy tyle kibiców za sobą i nie chcemy ich rozczarować. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy. Nie będę zachęcać do kupowania. A nie, jeszcze jest. No, pani rzecznik, jeszcze pytanie. Pani rzecznik, czy są bilety jeszcze? Czy jeszcze gdzieś ktoś może pytać, dzwonić, szukać? Właśnie widzieliśmy w komentarzach, że już pojawiają się pytania. Odkupię bilety. Niestety nie ma biletów. Znaczy, stety, dla nas stety. Nie ma już biletów na to spotkanie. Nie ma żadnych luźnych biletów na to spotkanie. Także jedyne, co mogę zrobić, to zachęcić do tego, żeby kupować bilety po weekendzie na mecz Korona Śląsk, bo pamiętajmy, że to nie tylko mecz z Legią, ale każdy inny mecz będzie ważny w tym sezonie i na każdy zachęcamy do tak licznej frekwencji do kupowania biletów, a po meczu z Legią także do kupowania karnetów. Cena będzie oczywiście pomniejszona o to spotkanie. A czy karnet można kupić jeszcze? Teraz nie. Po meczu z Legią oczywiście będzie można znowu kupować karnety. Tak jak mówię, cena będzie obniżona o spotkanie z Legią i myślę, że to jest najlepsza opcja dla wszystkich, taka najbezpieczniejsza, bo zagwarantuje nam pewność bycia na tym stadionie w kolejnych spotkaniach.